To są moje ulubione rzeczy. Dzień dobry, witam Was w odcinku, w którym opowiadam Wam o fajnych rzeczach, które posiadam. A Wy możecie oglądać te rzeczy i też chcieć je mieć. Konsumpcja. Każda z tych rzeczy była warta absolutnie każdego jednego grosza, którą na nią wydałam, więc polecam Wam je wszystkie z czystym sumieniem. Zaczynajmy. Czy doskwiera Wam czasami takie poczucie, że trochę chcielibyście się odmurzyć i zrelaksować, ale jednak szanujmy się, nie będziemy odpalać Instagramu, nie będziemy oglądać śmiesznych kodów na YouTubie i nie będziemy włączać tyle pudła? Na takie momenty polecam Wam przekrój. Przekrój wrócił po latach nieobecności na rynku wydawniczym jako kwartalnik. Jest to gazeta, która dostarcza rozrywki na najwyższym możliwym poziomie. To, czego możecie się spodziewać po przekroju, ja nazywam takim inteligenckim lifestyle'em, bo w środku znajduje się przekrój. Cały miszmasz przeróżnych tematów, od esejów o jakości życia, jodze i byciu tu i teraz, przez artykuły podróżników, przez wywiady z ludźmi kultury, przez świetną, naprawdę świetną sekcję artykułów popularno-naukowych. Dodatkowo na przekrój się po prostu świetnie patrzy, jeśli idzie o wizualną oprawę tej gazety, o to, jak ona jest wydana, jak jest złożona, to na to się po prostu świetnie patrzy. Co więcej, nie ma tu ściemy, tu faktycznie kupujesz gazetę i masz co czytać. I to nie tylko przez 1, 2 albo 7 wieczorów, tylko naprawdę, ja delektuję się przekrojem przez kilka ładnych tygodni. A co najlepsze, w przekroju nie ma polityki, nie ma strachu, nie ma szczucia, tu jest po prostu sama świetna treść i sam relaks, więc ja Wam polecam. 10 na 10. Jakiś czas temu dostałam dziwnego maila. Kasia, przyjdź do Szwecji jeść burgery. Ale ja nie jem mięsa. Ale to nie szkodzi, po prostu przyjedź do Szwecji, damy Ci jeść. I poleciałam. Do Sztokholmu wybrałam się na zaproszenie marki Max Burgers, czyli sieci burgerowni, która sprzedaje burgery nie tylko z mięsa, ale też tak zwane burgery zielone, czyli burgery wegańskie i wegetariańskie. Będąc w Szwecji, spotkałam się i z właścicielem Max Burgers, i z osobami, które są jakby najwyżej, jeśli idzie o wprowadzanie tej ekopolityki. I muszę Wam powiedzieć, że byłam zachwycona. Chodzi o to, że przedstawiciele Max Burgers zdają sobie bardzo boleśnie sprawę z tego, że sprzedawanie i przyrządzanie produktów na bazie mięsa jest nie najlepsze dla środowiska. Tak? To są procesy, które zużywają dużo wody, które zostawiają potężny ślad węglowy. I Max Burgers chce temu przeciwdziałać. Oni zasadzili miliony drzew w Afryce, optymalizują ciągle jakby proces produkcji tego burgera od pola rolnika aż do rąk konsumenta. Kiedy pójdziecie sobie do Max Burgers, to zobaczycie, że menu nie składa się tylko z nazwy produktu, jakichś składników i ceny, ale jest też w nim sekcja, w której możecie zobaczyć, ile litrów dwutlenku węgla zostało zużyte, żeby Wasz produkt przygotować. Wybierając danie, będziecie mogli sugerować się nie tylko jego składem czy ceną, ale też sprawdzić, jakie jest to piętno, które przygotowanie Waszego produktu odciska na środowisku, i być może zasugerować się także tym. Ja Wam Max Burgers totalnie polecam. I jako wegetarianka, która lubi sobie dobrego hamburgsa zjeść, a nie czarujmy się, że dobrego wega hamburgsa jest bardzo trudno znaleźć, i jako osoba, której trochę leżą na sercu kwestie środowiska czy etyki prowadzenia biznesu. Od wielu miesięcy miałam marzenie i bardzo chciałam sobie kupić porcelanową figurkę psa. Mniej więcej od końca zimy przeszukiwałam pchle targi, buszowałam po Allegro jak nienormalna, a nawet weszłam do TK Maxa i zostałam tam dłużej niż 3 minuty. 3. Aż w końcu w tym tygodniu na wrocławskim pchlim targu udało mi się zdobyć Williama i Burka. Nie jestem vlogerką urodową i nigdy nie będę, ponieważ make-up no make-up oznacza dla mnie, że nie mam tapety na twarzy. Ale są też momenty, kiedy trzeba wyglądać jak człowiek. Wtedy maluję usta. Jak malujesz usta, zapytacie? Używam do malowania ust pomadek, o których powiedziało Wam już przede mną 3/4 kosmetycznego YouTube'a. I są to pomadki Golden Rose z serii Velvet Matte. Velvet Matte? Używam ich, ponieważ są dobre i tanie. Mają takie satynowo-matowe wykończenie, a nie wysuszają ust. I co najważniejsze, kiedy się dużo je albo się dużo całuje, to się nie ścierają.
znaczy ścierają się, ale tak w granicach rozsądku. I dzięki tym pomadkom mogę jeść i wyglądać jak człowiek, więc spójrzcie mi w oczy, tak głęboko w oczy moje i powiedzcie mi, kiedy ostatni raz wywoływaliście zdjęcia. No ja przyznam się wam szczerze, że ostatni raz jak wywoływałam zdjęcia, to było to jakieś 48 lat temu. To były czasy, kiedy nosiłam jeszcze grzywkę tak ściętą i na mojej MP3 mieściło się 20 piosenek Justina Timberlake'a, bo miałam tylko 128 mega. A potem czarna dziura. Nie mam nic. Moje życie jest dokumentowane tylko na Instagramie. Jak ktoś zamknie Instagram, to ja zapomnę o połowie mojego życia, bo nie mam wspomnień. I właśnie dlatego cudownym wynalazkiem jest to. Jest to aparat Instax White 300, ale nie polecam wam tego konkretnie, możecie kupić jakiegokolwiek Instaxa. Kupujesz taki aparat, do takiego aparatu wkłada się tu do środka takie papierki i teraz idziesz przeżyć swoje życie z takim aparatem zawieszonym na szyi. I kiedy żyjesz życie i twoje życie nagle staje się warte zapamiętania i myślisz sobie, o, to jest fajny moment, żebym kiedyś wspomniał, że taka chwila się wydarzyła i wtedy robisz tak. Przyznam wam się do tego, że bycie zorientowaną w świecie jawi mi się jako bardzo trudna rzecz. Po pierwsze dlatego, że żyjemy w czasach, kiedy dzieje się bardzo, bardzo dużo, a po drugie dlatego, że McDonaldyzacja mediów postąpiła już tak daleko, że właściwie zamiast pełnych informacji mamy jakieś skrawki nieraz wyrwane z kontekstu albo przedstawione w formie, która jest bardzo ciężka do strawienia. Z odsieczą przyszły mi tutaj programy z całego tego segmentu late night shows z amerykańskiej telewizji, a szczególnie mocno spośród tych wszystkich programów lubię program Last Week Tonight Johna Olivera. Koniecznie, 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 koniecznie zasubskrybujcie. Link do kanału będzie gdzieś pod tym filmem. Na tym kanale są co tydzień, w każdy poniedziałek umieszczane monologi prowadzącego Johna Olivera, w których on naświetla jakiś jeden temat, jakąś jedną sytuację, jakieś wydarzenie ze świata polityki, biznesu, czy w ogóle życia społecznego. Dzięki temu, że obejrzycie sobie taki 20-minutowy segment, stajecie się mądrzejsi, wiecie co się wydarzyło, macie jakiś szerszy kontekst danej sytuacji, więc poszerzacie horyzonty, rozwijacie się intelektualnie, jesteście bardziej zorientowani w świecie, a z drugiej strony wjeżdża tyle soczystych żartów. Okej, to były wszystkie moje ulubione rzeczy. Dziękuję wam za uwagę, dzięki, że byliście ze mną. Jak zawsze zachęcam was do podglądania mnie na Instagramie, na Facebooku albo na blogu. Jeśli macie ochotę, to subskrybujcie ten kanał, wtedy nie przegapicie żadnego z nowych odcinków, które pojawiają się tu regularnie co tydzień. I właśnie dlatego widzimy się za tydzień. Buzi!